Siemka, z tej strony Chris Games, a dzisiaj przygotowałem dla Was film pod tytułem Co sprawia, że płaczemy podczas krojenia cebuli? Zapraszam do oglądania. Odpowiedź jest prosta, to kwas siarkowy. Gdy kroi się cebulę, narusza się jej strukturę komórkową. Ze zniszczonych komórek wydostają się enzymy, które wcześniej były zamknięte w komórkach. Z wchodzących w jej skład aminokwasów zawierających siarkę powstaje lotny związek chemiczny o nazwie S-tlenek tiopropanalu. Gdy wraz z powietrzem dotrze on do naszych oczu i się rozpuści, powstaje wtedy m.in. właśnie kwas siarkowy. Wtedy odczuwamy szczypanie oczu, a ponieważ jest to substancja drażniąca, nasz organizm próbuje ją rozcieńczyć, produkując coraz więcej łez. Wiele osób pociera wtedy oczy, co jest niewłaściwe, ponieważ podczas krojenia nasze dłonie pokryte są sokiem z cebuli. Pocieranie oczu powoduje zatem jeszcze większe podrażnienie. Inne rośliny z tego samego rodzaju to cebula z podrodziny cząstkowatych nie posiadają tego enzymu lub posiadają go w tak małych ilościach, że zazwyczaj nie powoduje ono uzawienia podczas krojenia. Dzięki za oglądanie, do następnego i elo!